Ja rozumiem, że wybierając marketing i drogi, wybierzemy drogi, natomiast proszę pamiętać, że promocja miasta w tym momencie jest również swego rodzaju działalnością ekonomiczną miasta oraz ukazywaniem atrakcyjności tego miasta nie tylko dla turystów, ale również dla inwestorów. Zadam sobie pytanie podstawowe. Czy w Kielcach w ostatnich kilkunastu latach poprzednich, jak był uznany znaczny, widoczny postęp tylko w tych dziedzin? Odpowiadam, nie. Ani w inwestycjach, ani w remontach. Zaniedbana kompletnie służba zdrowia. Brak wizji rozwoju, politykierstwo, zamiast troska o miasto, podjazdowa polityka i tym podobne. Moi przedmówcy przedstawiali sukcesy i osiągnięcia pana prezydenta. Tak ja chciałbym odnieść się do uzyskania odpowiedzi na pewne bolączki i zapytania, ponieważ dotyczy to w ogóle strategii działania prezydentury. Potrzeby w mieście w Kielcach są bardzo, bardzo duże. Kielce bardzo wypadają na tle listy, proszę Państwa, wojewódzkie. A przecież jesteśmy miastem wojewódzkim i chcemy, musimy być, ja tak podkreślam, metropolią, do której przyjeżdżają młodzież z całego województwa na naukę. Powiem, że Pan pewne rzeczy uwzględnił w poprzednich budżetach, jeszcze chodzi o światę, ale to jest stosunkowo za mało. Naprawdę, tak jak Pan Marek Wołowiec powiedział, my chcemy współpracować jako Platforma Obywatelska z Panem. Ta dziedzina, o której mówię, jest Platformie Obywatelskiej doskonale znana. Te sugestie, które Pan uwzględnił, między innymi Rady Platformy, jak budowa basenów, no skończyła się przede wszystkim Pana sukcesem. Dlatego ta moja krytyka, która się tutaj pojawia, to jest krytyka, która ma te mankamenty, które pojawiły się w tym budżecie w roku 2008, wyeliminować w kolejnych budżetach. Więc tak, zaczynając od Pana Jarosława Karysia, Klubu PiS-u, dziękuję bardzo za poparcie. To nasze partnerstwo jest dosyć takie, powiedziałbym, nieraz kropowate, bo różnimy się w wielu kwestiach, ale myślę, że cel nas łączy i sobie to bardzo szanuję. I dlatego dziękuję za takie podejście. Jeżeli chodzi o Klub SLD, to dziękuję za to wystąpienie, dlatego że to jest język, który język i forma tego wystąpienia i poziom. On mnie satysfakcjonuje. Uwaga do Platformy Obywatelskiej. Muszę przyznać, że to wystąpienie mnie bardzo rozczarowało, dlatego że Państwo się do tego nie przygotowali. Po prostu te chociażby cyfry, które padały, były nieprawdziwe. Odnieśliśmy wrażenie, że Państwo chyba analizowali budżet rok wcześniejszy, bo te cyfry były zbliżone. Więc nie mogę się do tego odnieść, bo chociażby 20 tysięcy ludzi odeszło z Kielc. Proszę mi wierzyć, że to podlega jakby rejestracji, to się da sprawdzić. I rzeczywiście 20 tysięcy odpadło, ale najprawdopodobniej przyjmą kilku raz w ostatnich lat. I to dlatego, że przyrost naturalny jest mniejszy i okoliczne gminy wzrastają w naszym obszarze metropolitalnym, nie ubywa ludzi, więc proszę się o to nie martwić. Za to no, znamy praktyki, że się wyprowadzają do Miedzianej Góry, do Malawicy i tak dalej. Dlatego, ale do jednej rzeczy muszę się odnieść. Do Pana Przewodniczącego Wołowca mam pewien żal, dlatego że odrobina uczciwości i przyzwoitości wymaga nie ruszać tematu pozyskiwania pieniędzy unijnych. Pan wie, że to jest skandalicznie niski poziom. Szanowny Panie, Pan reprezentuje nie stowarzyszenie lokalne, Pan reprezentuje Pan partię polityczną, która jest dzisiaj u władzy. Niezależna firma ratingowa zarzuca nam, że za dużo wydajemy na edukację. Za dużo na jednego mieszkańca, jesteśmy w czołówce absolutnie Polski. Jeżeli oceniamy budżet, jeżeli już oceniamy budżet 2008 roku, a po to, żeśmy się dzisiaj tu spotkali, o tym rozmawiamy, to powiem tylko jedno, że w 2007 na remonty było 4,5 miliona, a w 2008 wykonane ponad 11 milionów, więc nie wiem, dlaczego mamy się, no nie wiem, czy ta dynamika jest mało wystarczająca, czy nie, jeżeli ona jest prawie trzykrotnie wzrosły nakłady. Udziela się absolutorium prezydentowi miasta Kielce, panu Wojciechowi Lubarskiemu za 2008 rok, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pani, panu radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Koniec głosowania. Stwierdzam, że za udzieleniem absolutorium głosowało 22 radnych, przeciw nikt nie głosował i wstrzymało się od głosu 6 radnych. Stwierdzam, że zostało udzielone absolutorium prezydentowi miasta Kielce panu Wojciechowi Lubaskiemu za 2008 rok.